Fajnie było mieć swoją jakąś na przykład... Garsonier. Nie garsonier. Swoją... Swoje miejsce takie, gdzie ludzie mogą przychodzić jakąś... knajpeczkę na przykład. Fajnie było coś takiego założyć, tylko nie wiem, czy to jest dobry biznes. Trzeba by mieć kogoś, kto się tym zajmuje. Może załóżmy. Zgadza. Teraz. Co sądzisz? Za długa trochę. Za długa. Gdzie kupujecie ubrania? Jak układasz włosy? Skąd nazwa twojego zespołu? Od dziadka. Kto odpowiada za tekst, kto za muzykę. Ile lat się znacie? Albo co ten, czym zajmuje się ten drugi? Czemu nic nie mówisz? Czemu nic nie mówisz? To kogo nocą tu ptajesz? Ile wzrostu ma Maciej Kasperczyk? No wpisz sobie Kasperczyk wiek. I Maciej Kasperczyk wiek. Jest wszystko. Wzrost, kolor włosów, czy masz farbowane, czy masz niefarbowane. Nie ma jeszcze tylko jaką masz wadę wzroku tak naprawdę. Też nie jest. A sandały i skarpety czy bez? Ja noszę zy. A ten to wygląda jak młoda chilińska. Pizza z ananasem. Z ananasem. Jajko na miękko czy na twardo? Nutella z masłem? Czy... Nutella z masłem, zawsze leniem, bo dbam o linię. Whisky z kolą czy samą? Mleko do płatków czy płatki do mleka? Ten wulkan to trochę cringe'owy. Wulkan cringe'owy? Czemu pokolenie końca świata? Czemu pokolenie końca świata? Jak jest deszcz, to kalosze czy na busaka? Nigdy nie widziałem tylu spadających gwiazd. Nie myśl o życzeniach, wszystkie spełnił się i tak. Mam 25 lat, nieraz kończył mi się świat już. Wracałem do domu, dostałem wpierdol od karku. Jak wtedy, kiedy dostałem od ciebie kosza w parku. Życie to jest parkour, a ja boję się zjeżdżalni w akwaparku. Końcem świata? Miał być matura, puste konto w banku. Jestem tak wysoko, a mnie było. No tu w nisu banku. Bo nie ziemia, już żegnałem się nieraz. Pokolenie końca świata miało dawno nie być na. Przeżyliśmy już milenium i 2012. Przeżyliśmy już ich tyle, że nie umiemy się bać. Kasperczyk, 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 dzięki Grujec. Dzięki Socha, Grujec. No, yeah. A pomyślałem o tym sekundę temu. Ciekawe, czy zauważył. Czasami przed wyjściem na scenę mam coś takiego, że nie chcę sobie w ogóle o tym przypominać, żeby sobie przypominać teksty, bo jak sobie przypominasz teksty, to jest pewne, że się pomylisz. To musi lecieć z automatu. Ja myślę, że nie ma tak naprawdę czegoś takiego, co by ci zakończyło tancer. Ze wszystkiego da się wyjść. Najgorzej było, jak się najebiesz na przykład mocno. Upijesz. I wtedy zepsujesz wszystko, to wtedy... Jeszcze raz musisz. Jak się upijesz mocno... I zepsujesz. To nie można przekinać? To jesteśmy my. Dawaj tam pod ścianę. Tutaj. Nie wiem, to wszystko przejść. Kogo się nie powinno dotykać tego w ogóle rękami, głowami. Kusia, gdzie będzie stała? Tutaj. No i tam jeszcze jest salonik obok w sumie, nie? W którym
Ja będę siedział i... Pianinko chcę wstawić, tylko jak ono tu wejdzie, to nie wiem. A i pufy można jakieś rzucić? No w sensie najpierw sprzęt, bo już nie będzie miejsca na pufy już. O, banany! Raz, dwa, trzy! Dwa, trzy, dwa! Raz, dwa, trzy! Dwa, trzy, dwa! Raz, dwa, trzy, dwa! Raz, dwa, trzy! Bo co, my mamy Warszawę i potem, tak? Następnego dnia jest... Warszawa, potem jedziemy do Hel, tam zostajemy i gramy 29, później potem jest ten koncert 4 na gramy i później 5 też gdzieś gramy, tak? 5, no. Gdzie? Łódź. No i opcja jeszcze wróciła Złotych Piasków. Tak, tak. I żeby w Bułgarii zagrać koncert. O, tak? Czuję się jak silny, mają nic innego. Ta mapa będzie nie na chwilę. Lubię z tobą odkrywać nowe miejsca w Warszawie. Ja nazywam się Maciej Kacpercyk. To jest mój brat Paweł Kacpercyk. My jesteśmy Kacpercyk, wy jesteście Kacpercyk. Teraz się trochę przedstawimy. Zajebiście was bliżej, naprawdę. Wow. Muzyka znika. Kim jesteś? Nikim. Jestem przystojny. Intro, jesteś intro, śmiały, nieśmiały, jesteś... No co mówię, przystojny. Lub... Kochasz robić, oprócz muzyki na przykład, nie wiem, jesteś leniwy. Odważny, nieodważny, leniwy... Nie, no, leniwy... Optymistyczny, pesymistyczny, z przykładami. Jezu. No nie ma lekko, ale... Jestem cichutki. Cichy chyba. Cichutki. No i odpowiedziałeś mniej więcej na to pytanie, na czwórkę. Z minusem, ale odpowiedziałeś. No to teraz ty. Ja jestem na zewnątrz optymistyczny, w środku pesymistyczny. Pesymistycznie nastawiony do wszystkiego, a na zewnątrz optymistycznie. Jak trzeba coś zrobić, to przez pierwsze 5 sekund, przez krótki czas bardzo mi na tym zależy i pcham całą maszynę do przodu, żeby jakiś pomysł albo jakiś plan zrealizować. Potem odpuszczam i najlepiej jak są wokół mnie osoby, które za mnie to robią. I myślę, że jestem
w miarę dobrym człowiekiem, tak na siebie patrzę. Ale popełniam dużo błędów, ale jestem wrażenie ich świadomy. Później, oczywiście, po fakcie. Ja codziennie tak mam, że się martwię, jak jestem, nie wiem, coś robię, nagrywamy klip, albo jesteśmy na jakimś planie, albo gramy koncerty. To się martwię, jakby zastanawiam się, co się u ciebie dzieje, czy nie za mało uwagi ci poświęcam i tak dalej. Ale to, że ty nie odpuszczasz, no to wcale się temu nie dziwię. Absolutnie nie rozumiem ten brak czasu. To jest taki moment w życiu po prostu, trochę takie wykorzystywanie, że wykorzystuję swoje 5 minut. No. Chcę jak najwięcej. Przejść w coś pozytywnego. Spróbujmy. Trudne zadanie. A co sądzisz, żebym zaczęła pisać do tych ludzi w Hiszpanii, żeby pojechać dziarać na pół roku? I pojechać do Hiszpanii dziarać na pół roku? Tak. Uciec przed zimnem. Albo mógłbyś pojechać ze mną i sobie robić muzykę, ja będę sobie tam dziarać. Na chwilę też bym tak chciał. My się pewnie nie widzieli długo, bo muszę też tutaj siedzieć. Masz traskę. Taki sen na przykład, w którym nagle perkusja była nierozłożona, nie pamiętałem jak grać, było 5 osób przed sceną i po prostu zszedłem. I
tak już się żegnają z karierą po prostu. Sorry, miałem mały problem techniczny. Dobra, włoski, jestem. Dzięki, naprawdę można wam ufać. Można wam ufać. Paweł, cześć Paweł, zróbcie hałas dla mojego brata. Dzień dobry. Komputerowe jakieś takie. Jeszcze kręci w głowie. Chcesz teraz ty? Nie wiem, jak mówię, to po prostu nie mam siły mówić. Teraz jest mi tak dobrze, teraz jest mi dobrze tak naprawdę. Tak naprawdę. Więcej czasu czasem. Tylko zmęczenie po prostu, to jest jedyny problem. Ale wszystkie marzenia się spełniły tak naprawdę. Kiedyś chciałem disco, mieć te kluby blisko. Teraz tylko chciałbym zostać w domu obok ciebie. Coraz więcej imion kojarzy me nazwisko. Czemu tak nazwałem boys band, to naprawdę nie wiem. Wezmę panieńskie po tobie, twoje nazwisko na moim grobie i... Bo tylko ty mnie nie sprowadzasz na dół, gdy lecę nad ziemią tak parę stóp. No ale najgorsze są te zmiany nastrojów. Że na początku się bardzo cieszysz, że jesteś w busie, jedziesz, jest fajna impreza, później przyjeżdżasz, jest próba, też jest fajnie, później przed koncertem nagle spadek emocji, spadek energii, nie chce ci się wychodzić, później wchodzisz i nagle cię rozwala, później schodzisz, jesteś mega naładowany, później musisz na chwilę, musisz jakoś spaść, żeby nie wiem, pójść spaść, to musisz spaść, musisz sobie tą energię jakoś tak spompować z siebie. No i tak codziennie prawie. I później wracasz po takich na przykład koncertach do domu i nie wiesz, co możesz ze sobą zrobić. I cebula ma puścić sok. To nie nastrojona ta trzecia, nie? Nie pasuje bardzo. Super jest ten nóż. Trzeba podratować trochę zdrowia. Miód jeszcze. A miód się chyba powinno nie do takiego wrzątku, nie? Już nie mogę, oczy mi. I co już? Będzie zdrowie. Może ty będziesz chory na przykład. Przy takim bliskim kontakcie to... Nie będziesz. Jest to możliwe. Nie będziesz. Chociaż... Teraz się czuję, jakbym pił drinka mojito. Jak zamknę oczy, to nawet... Jest jakiś krajobraz ładny.
taki kapsztas trochę. Kurczowa. No tak samo ubrani. No tak samo spodnie. No jest skarpetki białe, wszystko to samo. Pasek. Mamy te same nawet wulkany. Gorszy. Dobra, idziemy, bo mamy wszystko, co? Pomóc ci coś, nie? Myślę, że doszedłem sam, nie? Jak tutaj jechałem, stary, jakoś. Nie, no wezmę to woli. Maciek, Paweł, Franek, Maciek, Mikołaj, Leśniak, Maciek. Dobra, ja do woli się nie. Chodź, Paweł. No. Będzie gorąco, Maciek. Zaraz, no. Uwięcie się. Dobra. To ci się uda? Dobra, uda się. Nie wiem, nie? Widziałeś? A mamy tego szampana od Kamina? Gdzieś powinien być. Może tam jest. W busie. Powinien być w busie. Elo! Jak się bawicie? Słuchajcie, teraz zagramy tytułowy utwór naszej trzeciej płyty, czyli Pokolenie Końca Świata. Utwór nazywa się Pokolenie Końca Świata. Na początku, przed wyjściem na koncert, chciałbym tego nigdy więcej nie robić. Chciałbym, nie wiem, albo zamknąć się w studiu przed wyjściem na scenę, albo myślę, że to nie dla mnie. To jest uzależniające, to jest najgorsze, że z jednej strony to kochasz, z drugiej już nie masz siły, a oprócz tego, jak tego nie ma, to nie widzisz życia bez tego, jak to jest, to jesteś wykończony i nie masz żadnego innego planu. Nigdy nie widziałem tylu spadających gwiazd. Nie myśl o życzeniach, wszystkie spełnił się i tak. Mam 25 lat, nieraz kończył mi się świat już. Wracałem do domu, dostałem w pierdol od karków. Jak wtedy, kiedy dostałem od ciebie kosza w parku. Życie to jest parkour, a ja boję się zjeżdżalni w akwaparku. Jest różnie, albo mi się gra dobrze, albo coś nie idzie i jestem zestresowany, spięty. Ziemia, już żegnałem się nieraz. Pokolenie końca świata miało dawno nie być lat. Przeżyliśmy już milenium i 2.0. Przeżyliśmy już ich tyle, że nie umiemy się bać. Końcem świata miało być. W połowie koncertu, jak ludzie jeszcze dobrze reagują, to wtedy już zaczyna być super, a najlepiej jest po zejściu. Jak wyszedł dobry koncert i się z niego schodzi, to jest takie narkotyczne uczucie. Ja mam na twarzy uśmiech, ktoś tam przyszedł na mój koncert. Ja też boję się poniedziałków i mam lęk wysokości podatku, trafiania w progi i upadku. Całe życie.
że cię, ci na tym zależało, więc jesteś wdzięczny za to, że to się dzieje, a z drugiej strony już myślisz, jak się z tego za 10 lat uwolnić, a potem sobie przecież nie dasz rady się z tego uwolnić tak naprawdę. Woli siebie żegnałem się nieraz, pokolenie końca świata miało dawno nie być lat. Przeżyliśmy już milenium i 2012. Przeżyliśmy już ich tyle, że nie umiemy się ja. No i ogólnie to... To jest szczęście, nieszczęśliwe szczęście ogólnie, to się dzieje, tak mi się wydaje. Nie, ja jestem ogólnie, w tym momencie jestem wykończony. Co powiedzieć? Miau. Jest mój habit, bo to jak osoba, która zobaczy, że go mam. Jest wolniejszy. No, rybka taka prawdziwa. Tak mi się wydawało. A w dwa też jest mniej pokrętu. No to tam tyle ryb jest, czy tak po prostu nie? Czy woda tak pachnie, dlatego ryby tak pachną? Ja zobaczę, miała ryb, nie? Ja to mam tak, jak mi to tam... Nie, no niuniek, no. Totalnie. Mi to tam rybka. No, ale takie dobre dzieci. Takie? Tak. No, to jest dokładnie taka muzyka. Dokładnie. O, pyszny kawałek. Jezu, mogę tego słuchać cały dzień. Za to? Mogę być background do mojego życia. Mega super.